To naprawdę jest dla Polski duże przejście takie cywilizacyjne, bo ja ciągle tak mam w pamięci orzecznictwo Sądu Najwyższego i mam tutaj na myśli wyrok pamiętający 1951 rok, w którym sąd utrzymał skazanie za przestępstwo ujawnienia tajemnicy państwowej z takiego dekretu Rady Ministrów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, a to przestępstwo miało polegać na tym, że urzędnik ujawnił druk sejmowy, który już został wręczony posłom do procedowania. Więc nigdy nie możemy zapominać tego, że to państwo wychodzi z takiego innego bytu, w którym za to, co dzisiaj wisi na stronie Sejmu, za ujawnienie czegoś takiego można było pójść do więzienia. Z obsesyjnego kultu tajności odbywamy drogę w kierunku jawności i powoli uczymy się, że tego nie należy się bać. I każda kolejna osoba, która składa ten wniosek do udostępnienia informacji publicznej, każdy kolejny dziennikarz, który widzi w tym realną możliwość weryfikacji twierdzeń władzy i mówienie sprawdzań, to jest nasz sukces. Natomiast ten sukces moim zdaniem zwieńczy dzieło, kiedy dojrzymy do tego, aby, że tak powiem, zadekretować tą potrzebę ludzi prawem dla nich, nie prawem o ich pseudo nadużywaniu, o ograniczeniach w dostępie do jakichś mitycznych dokumentów wewnętrznych, lecz tym, co po prostu pozwoli im efektywnie funkcjonować jako obywatelom i przedsiębiorcom.